Kanada kupi myśliwce, choć premier był przeciwny. Nowa rzeczywistość znak zapytania Kanada kupuje myśliwce F-35. Wcześniej Justin Trudeau nie chciał na to przystać. ABC zinformuje, informuje, powołując się na minister do spraw usług publicznych i zamówień Filomena Tassi, że Kanada wybrała dostawcę nowego sprzętu bojowego, myśliwców F-35. Serwis odnotowuje, że wybór ten jest zaskakujący, ponieważ premier Justin Trudeau był przeciwnikiem zakupu wspomnianych maszyn. Kanadyjski rząd wybrał Lockheed Martin Corp. i jego F-35 jako preferowanego oferenta w swoim konkursie na zakup nowych myśliwców, ogłosiła Filomena Tassi, minister Kanady do spraw usług publicznych i zamówień. Jak podaje ABC News. Kanada planuje kupić 88 myśliwców F-35 w celu zastąpienia nimi maszyn na obecnym wyposażeniu. Chodzi o CF-18. Łączny koszt zakupu ma wynieść około OK. 19 miliardów dolarów kanadyjskich, 15 miliardów dolarów amerykańskich. Pierwsza dostawa F-35 planowana na 2025 rok. Dostawa pierwszego myśliwca F-35 do Kanady planowana jest na 2025 rok. Jeśli jednak nie dojdzie do ostatecznego porozumienia, Kanada zastrzega sobie dokonanie innego wyboru. Drugie miejsce w przetargu zajęła firma SAP ze Szwecji ze swoim myśliwcem SAP JAS 39 Gripen. Na ten moment to jednak amerykańska firma wygrywa przetarg i jeśli po drodze nie dojdzie do niespodziewanych komplikacji, zostanie jedynym oferentem. Premier Kanady nie był zwolennikiem takiego rozwiązania NBC News, przypomina, że jest to zaskakujący obrót spraw, ponieważ premier Kanady Justin Trudeau chodził za przeciwnika takiego rozwiązania. Poprzedni, konserwatywny rząd Kanady zapowiadał dokonanie takiej transakcji, lecz już wtedy Trudeau krytykował to posunięcie. Zanim został premierem, jasno deklarował, że Kanada nie kupi F-35, wypomina premierowi NBC News. Minister Tassi stwierdziła jednak, że Kanada otrzymała w wyniku negocjacji lepszą ofertę, a Minister Obrony Anita Anand wskazała, że w związku z sytuacją w Ukrainie należy zauważyć, że żyjemy teraz w nowej rzeczywistości.